Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu z różowymi nożyczkami. Dzisiaj mam coś naprawdę super, a mianowicie jest to taka edycja specjalna Kirby Planet Robobot. Jest to najnowsza gra z Kirbym, która wyszła 10 czerwca chyba w Polsce, ogólnie w Europie też, bo w Japonii jakoś wcześniej, pod koniec kwietnia. Bardzo chciałam w nią zagrać, a dodatkowo właśnie jest to taka specjalna edycja, w której jest też amiibo Kirby'ego na takiej gwiazdce. Tutaj możecie go trochę zobaczyć. Mam nadzieję, że światło jest w miarę spoko, bo przed chwilą była jakaś dziwna burza. Teraz znowu wyszło słońce, także chciałam nagrać, póki znowu nie będzie pochmurno. I dostałam właśnie tę grę między innymi w ramach mojego prezentu urodzinowego od mojego kochanego męża. Bardzo dziękuję. Dostałam też takie dwa słodkie breloczki, chciałam wam je pokazać, bo to są breloczki dwóch Pokemonów startowych z Pokemon Alpha Sapphire lub Omega Ruby. To jest Torchic, a to jest bodajże Trico, chyba tak się nazywał. Nie wiem, bo ja wybrałam właśnie Torchica, to jest taki ognisty Pokemon. Niestety nie ma tutaj Mudkipa, chyba tak się nazywał, takiego wodnego, on jest taki uroczy. Deloper w sumie go wybrał jako swojego startowego, no ale po prostu o, słodkość 100%, no śliczne są. To wyglądają tak. Ale dobra, przechodzę już do głównego tematu tego unboxingu, czyli do mojego Kirby'ego. Tutaj właśnie widzimy, że to jest gra plus amiibo Kirby'ego. I ogólnie właśnie ta edycja jest taka trochę, znaczy ta edycja, ta wersja Kirby'ego jest taka trochę w klimatach science fiction, bo właśnie on dostaje tą taką zbroję, dzięki której ma jakieś większe moce. Zobaczcie, jest tam. Dobra, najpierw wyjmę grę i mogę wyjąć amiibo. Wyjdź. Ojej, jaki śliczny. Ale nie będę tego wypakowywać z pudełka teraz. Generalnie ja mam 3DS-a, więc musiałabym mieć tą podstawkę do amiibo, której jeszcze nie mam. Ale deloper ma New 3DS-a, więc w New 3DS-ie można już normalnie, wiecie, kłaść tam figurki na dolnym ekranie. Także tak to wygląda. Jejku, jaki on śliczny. Jaki śliczny, spójrzcie na tej gwiazdce. No, czy jest coś piękniejszego niż te Kirby? No ja głównie chciałam mieć go ze względu na to, że właśnie lubię bardzo figurki. No a amiibo, wiadomo, dodatkowo można stosować w różnych grach. I w sumie to jest moje pierwsze amiibo Kirby. Śliczny, no po prostu wow. Dobra, ale odpakuję grę. Tutaj właśnie Kirby ma tą taką zbroję. W sumie chyba nożyczki nie będą mi potrzebne, ale żeby się nie czuły pokrzywdzone. Teraz mi się, kurczę, rozładuje bateria z kamery. To jest straszne, muszę się pospieszyć. Oprócz tego właśnie, że on ma tą zbroję właśnie, które daje mu tam jakieś dodatkowe moce, to ma też swoje normalne Kirby moce, polegające właśnie, że połyka różnych przeciwników, jak to zwykle w Kirbym bywa. Z tyłu w sumie tutaj nie jest nic napisane, więcej było napisane na tym pudełku. Tutaj mamy pokazane właśnie przykłady tych nowych jego zdolności, które może zdobywać. No i te różne takie robotowe uzbrojenia, że tak powiem. Dobra, otwieramy. I musiałam się wczoraj powstrzymać, żeby ją otworzyć, bo właśnie chciałam nagrać, bo taka ładna edycja też się prosi o unboxing. W środku mamy... Już nie ma tych kart z kodami do klubu Nintendo, bo coś go zamknęli. Zresztą i tak to nie działało w Polsce. No niestety żadnych ciekawych książeczek nie ma. Tutaj są tylko ważne informacje w różnych językach. I jest jakaś ulotka reklamowa chyba? Nie, taka po prostu podstawowe rzeczy typu jak uruchomić grę są z tej strony. A z tej jest reklamowa. O, to też bym bardzo chciała. To mam. Piłka, tak, oczywiście. Musi tu być. Mamy Mario. To też bym bardzo chciała w to zagrać. Grałam w demo. Strasznie śmiesznie się to zapowiada.
Okej, okay. I taka książeczka. No i kartridż piękne. Muszę jakoś wyjąć delikatnie. Jest, jest mój śliczny. Spójrzcie, jaki piękny. Ładny jest. Chociaż myślałam, że może będzie Kirby też na nim gdzieś. Na tej naklejce. Dobra, także tak to się prezentuje. Szybki unboxing. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak jak mówię, no tego Amiibo, póki nie będę go używać, to na razie żal mi właśnie, kurczę, już tu mgiełka się położyła i mi się sierść mgiełki do tego przelektryzowała. Żal mi na razie go wyciągać z pudełka, póki go nie używam, bo nie chcę, żeby mi się kurzył czy coś takiego. Ale jak go wyjmę kiedyś z pudełka, to na pewno zrobię mu jeszcze jakieś zdjęcie, czy coś w tym stylu. On jest po prostu przecudny. Piękny, piękny, piękny. Dobra, ode mnie w tym filmie to by było wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki szybki unboxing z Kirby Planet Robot. Osoby, które tak jak ja mają świra małego lub większego na płycie gier Nintendo, możecie mi dać znać, czy lubicie właśnie gry z Kirbym i czy graliście już w tę najnowszą. Jestem ciekawa. Bo w moim życiu codziennym nie znam zbyt wielu osób, które też grają właśnie na DS-ach, także mam dosyć dużo widzów, więc tu zawsze łatwiej. Także możemy się powymieniać naszymi doświadczeniami na temat gier z Kirbym. No, ode mnie to było wszystko, do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki i pa, pa!